Siemaneczko, moi drodzy, i zapraszam na kolejny odcineczek z Minecrafta. No i dawno właśnie tego nie było, dlatego też wyszukałem sobie coś dla was. Nawet fajne, że tak powiem, coś fajnego. No i jak widzicie wideo, wiecie o co chodzi. To się nazywa Mining Turtle, a jak to działa, zobaczycie teraz. No i dobra, na początku nie wiem czy pamiętacie, jak pokazywałam różnego rodzaju komendy, siema owca, wyjdź mi z ekranu. No dobra, potrzebujecie do tego command block, co nie? To dlatego też dałem sobie command block taką oto komendą, bo pamiętajcie, musicie być bodajże w kreatywie, bądź ustawić sobie świat, żeby można było używać cheaty, czyli zmienię sobie tam game moda i tak dalej. Give fighter... Ups. Command block. Damy sobie command block, weźmiemy sobie guziczek. I teraz tak, położymy sobie command block. Tutaj wklejamy tą oto komendę, która będzie oczywiście w opisie wideo, także rozwincie sobie ten opis. Naciskamy tutaj tak. Tu kładziemy guzik. Oczywiście nie na górze, bo jeżeli postawicie guzik na górze, co w wersji 1.8 jest już możliwe, zniszczy nam po prostu maszynę. Naciskamy to i tutaj tworzy nam się wam już chyba znana maszyna, bo już robiłem podobne wideo o tych komendach. Tutaj tak, mamy... Najpierw może pokażę wam ziomka, który to zrobił. No i on się nazywa The Red Engineer. No i teraz tak, klikamy sobie, aby dostać naszego mining turtle, tak? Jajko takiego squida. No i teraz wezmę sobie może torcza, bo ta maszyna ogólnie działa tylko pod ziemią. Nie chcę wam pokazać jeszcze jak to jest, dlatego też pokopcie się razem ze mną. F3, zobaczymy na jakiej jesteśmy głębokości. Ja pójdę trochę niżej, może jakiś diaks nam wykopię. Dobra, 12. Teraz tak, 1, 2, 3, 4, 5. Ten mining turtle ogólnie będzie nam kopał tunel o rozmiarach 5×5. Dlatego też przygotuję mniej więcej tutaj taką oto dziurę. Dobra, jeszcze tylko te bloczki. Nawet chyba za dużo wykopamy, ale... Dobra, w każdym bądź razie tak, położymy teraz ten mining turtle tutaj. No i tego początkowego oczywiście nie wykopał. Nie wiem czy to zbugowane. Tak samo tutaj. No dobra, ale w każdym bądź razie widzicie... Zaczął nam tutaj ziomek działać. I ty zbiera nam... Ups. Do skrzynki? Przy czym zobaczcie, kopiąc węgiel, lapis czy też redstone, zbiera nam expa. Przed chwilą tutaj leżał exp, żebym już podniósł. I tutaj lol, fartowskie diaksy, które od razu nam tutaj wykopał. No i zobaczcie, nie mając World Edita na wersji 1.8, a chcecie coś kopać pod ziemią, przyda to się wam jak najbardziej. O, tutaj znowu exp. Ale z tego co widzę, ziomek tutaj tylko tak zaprogramował, że tylko leci nam cobblestone i ziemia. Nic więcej, czekajcie, jak tutaj ustanę, wszystko pójdzie do mojego eku. Tak, wszystko się zbiera do mnie. Dlatego też... Ups, tego nie chcę. Ale zobaczymy jak on nam tutaj wykopał. Ty, on chyba dalej jeszcze kopie. Dalej kopie. No ale to ma też ograniczoną, powiedzmy, długość kopania. Ten tunel nie będzie wieczny. On powinien zaraz się zniszczyć. No ale tak czy siak, zobaczcie, kopię. No i te ity, bynajmniej cobblestone, jak i ziemia, idą nam do skrzynki. W ogóle też zapomniałem pokazać, tam jest taka zmodyfikowana podwójna, potrójna skrzynka. Ups, tutaj mamy lawę, ciekawe czy pójdzie dalej. No, zastopował, bo to chyba już maksymalna, powiedzmy, odległość. Tutaj się wam chcę pokazać, o, tutaj jest modyfikowane, to jest skrzynki, w sumie otwierałem, ale nie pokazywałem. Nie wiem, czy to jest podwójna, potrójna, tutaj wygląda jak...
Tutaj jedna, ale też ma trzy takie sloty. A czekajcie, a zobaczymy jak postawię też jeden obok drugiego. Jak to będzie. Postawimy sobie tutaj jeszcze, tylko muszę wykopać jeszcze raz mały dołek. Najlepiej 5 na 5, bo wtedy nam tutaj nie zacznie kopać. Znaczy nie zacznie kopać. Będzie znowu blokować to wszystko. Dobra, niech jest jak jest. Postawimy go tutaj. Tylko tych początkowych itemów. Czy tam początkowe itemy. Wow, jak to wszystko leci! Patrzcie. I tam nawet jeszcze leci, co jest grane. Dobra, tutaj trzeba wszystko odblokować, żeby to wszystko z powrotem leciało do skrzynek, wybaczcie. Nice. Tutaj leci, a tutaj jeszcze wszystko się ładuje, wszystko jest jeszcze w hopera. No a tutaj pójdziemy za tym naszym żółwiem, który nie tak wolno kopie, muszę wam powiedzieć. Tylko szkoda, że to tylko działa w jednym kierunku. Ciekawe, czy to się to odwrócić. Bynajmniej nie widziałem jeszcze. Jeszcze zobaczymy raz, jak daleki tunel nam wykopie. Tylko widzę, że z tych itemów z wersji 1.8 to nie zbiera, dlatego też... Wypróbujcie to na wszystkich wersjach 1.8, bo ja próbowałem do tej pory 1.8.7 i 1.8.1, na której teraz jestem, no i właśnie w tej wersji mi też to działało. No i tam lawa jest. Oh shit. Ziomek nie ma co kopać. Fajnie, fajnie, fajnie. Ale tego widzę nie zbiera, szkoda. Tutaj coś już się chyba kończy, nie może się przebić, czy co to za dźwięki? Dokopałeś się? Ironu nam nie zbiera. To jest dziwne. W inwentory też nie ma. Tutaj ity nam spadają do lawy. Aha, czekajcie, tutaj zasłonimy. Chociaż patrzcie, tu była animacja, że one w powietrzu sobie latają. Te ity. Jeszcze nam trochę levelu zebrał. No i chyba dobiega końcu. Zobaczcie. Tu jeszcze trochę się przekopał, ale tak czy siak, zobaczcie, w jak krótkim czasie wykopał nam taki biegawny tunel. Przy czym mamy tyle jeszcze i tu, które na pewno się przydadzą. Jup. To już chyba koniec. Czekajcie. Gdzieś był nas... Ej, nie, tym razem wykopał chyba dłuższy tunel. Nie wiem, od czego to zależy. Ale teraz zdecydowanie wykopał nam większy tunel. Gdzie był ten nasz poprzedni tunel? Przecież to było obok siebie. Tutaj nie. O, jaki kawałek? Dziwne, dziwne. O, jest. Patrzcie, czekajcie. Tutaj, 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 tutaj. What? Raz kopię taki, raz taki. Nie wiem, od czego to zależało, ale w każdym razie... Wykopał wielgachny tunel, ej. Nie wiem, jak wam się to przyda. Pobierzcie, wypróbujcie. Wytestujcie. Lol. Mi się to bardzo podoba. Nie, tutaj patrzcie, pozbierał mi tutaj rudy żelaza, a tutaj... Znaczy tutaj. W tej skrzynce, tutaj nic nie ma. Tutaj jest złoto. Może mało było tego żelaza na tej wysokości. Nie, czekajcie, tak? Też jest. Także jednak pozbierał. Myślałem, że nie pozbiera. Myślałem, że nie pozbiera. No dobra, to by było w sumie to tyle. Powiedzmy tyle z tego wideo. Co miałem wam pokazać, to pokazałem. I jeszcze sobie tutaj postawię jeszcze jednego. I niech sobie kopię. A tymczasem do zobaczenia i dziękuję, że obejrzeliście filmiki. Czy tam filmik. Do zobaczenia, cześć!